Czego nie bał się Marcin Bułka w Chelsea? Były trener bramkarza jeszcze z czasów Escoli Marek Hański zdradził w rozmowie z TVP Sport: Marcin Bułka zawsze miał bardzo duży potencjał, ale kiedyś brakowało mu pewności siebie. Dlatego nad nią pracowaliśmy i dzisiaj śmieję się, gdy oglądam Marcina w telewizji i słyszę, jak się drze. Pamiętam, jak Marcin pojechał z pierwszą drużyną Chelsea do Stanów Zjednoczonych. Przed nim same sławy, a on nie boi się wydrzeć na nie, bo on widzi najlepiej, dlatego podpowiada i pomaga. To nie jest sztuka kogoś zrąbać. Sztuką jest dawać informacje innym, co zrobili źle, ale jednocześnie chwalić ich za to, jeśli komuś coś wyszło. Jako bramkarz musisz mówić: brawo, świetnie, ekstra. Musisz mobilizować innych, bo jeśli obrońca otrzyma pozytywny bodziec, może mu to dodać siły. Na przykład, gdy jest zmęczony i musi dogonić rywala.